Cześć, witam Was serdecznie. Lecimy, 7 dzień wyzwania. 2 minuty, 20 sekund. Zaczynamy od biegu. Gotowi? Myślę, że tak wyzwaniacie. I jedziemy do końca. Bieg. Bieg bokserski, słuchajcie. Śmigamy 20 sekund dłużej przy trzecim poziomie. Mam nadzieję, że nie zwalniacie. Słuchajcie, jedziemy, formę szlifujemy. Na pewno widzicie fajne efekty. 2 minuty, 20 sekund. Każde ćwiczenie. Grzejemy ciało, bieg bokserski. Dawaj, dawaj, nie zwalniaj. Super. Śmigaj, śmigaj, śmigaj. Dawaj, dawaj, nie zwalniaj. Fajna. 20. 7 dzień. Pracuj dynamicznie. Trzymaj swoje tempo. 50 sekund za nami. Cały czas jesteśmy aktywni, pozytywni, uśmiechnięci. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. 2:20. Zobacz, jak przy siódmym treningu, na którym jesteś poziomie, ile czasu wykonujesz każde ćwiczenie. Poprzeczka w górę. Siódmy, zobaczcie, trening. Dopiero zaczynaliśmy, a już jesteśmy przy siódmym. Minuta 30. Ciepło, ciepło. Super, minuta 50. Dawaj, 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 nie zwalnij. Brawo, ostatnie 20 sekund. Jest moc, ostatnie 10 sekund. Trzymaj, 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 trzymaj tempo. 5. Czas. Masz bieg bokserski zrobione, tętno podniesione. Jedziemy, przysiad. Ok, ja sobie przysuwam kalimatę. Hop. Uwaga. Jestem gotowa. Start. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Słuchajcie. 2:20. Przysiad. Porządny. Elegancko. Góra, dół. Pracujemy cały czas intensywnie. Kolanka na zewnątrz. Brawo, brawo. Zdrowe ciało. Jedziemy. Absolutnie nie zwalniamy. Super. Wzmacniamy nogi, pośladki. Brzuch też oczywiście jest aktywny. Super. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. I masz minutkę pracy. Prawie minutka już za tobą. Ale dzisiaj 2:20. Poprzeczka wyżej, wyżej. Zostaną nam, słuchajcie, już niewiele nam zostanie treningu, bo wiecie, ćwiczymy co drugi dzień. Myślę, że intensywność jest odpowiednia. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak to idzie. Na jakim poziomie jesteście? Czy podnosicie poprzeczkę? Super. Jeszcze troszkę. Ok. Jeszcze, 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 jeszcze. Brawo. Ok. Teraz się nie rób przerwy. Ćwicz cały czas. Oddychaj. Brawo, brawo. Przysiad mocny. Czujecie, że fakt jest ćwiczenie? Myślę, że tak. Super, zostało Ci 20 sekund do końca. O, właśnie. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze 10. Końcówka.
5. Jeszcze raz. Super. Zrobione, słuchajcie, drugie ćwiczenie, 2:20. Jedziemy, dechem, wchodzimy do parteru. Oczywiście, nogi zapinamy, brzuch napinamy. Timer sobie, słuchajcie, ustawiam. I 2:20, deseczka, ogień. Pamiętajcie, że to ćwiczenie to jest już po dwóch ćwiczeniach dość mocnych, więc to nie sama deska. To trzecie ćwiczenie. Uwaga, przygotuj się. Jedziemy. 2:20. Fajna, wygodna pozycja. Napięte biodra. Pośladki. Wygodnie na przedramionach. Podkładać sobie pod przedramiona matę, ręcznik. Tak, żeby ci było wygodnie wykonać ćwiczenie. Super, dawaj. Czujesz, że mocniejszy brzuch na pewno, mocniejsze pośladki, na pewno. Wiem, że to tak działa, dlatego Wam proponuję takie ćwiczenia, żebyście widzieli, jak fajny efekt jest później w naszej wyglądzie, naszej sylwetki, w samopoczuciu. Także dawaj. Dawaj, dawaj. 2:20. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze troszkę. Zbliżamy się, słuchajcie, do minuty. 5 sekund masz do minuty, ale jeszcze przynajmniej minuta 20. Super. Też wiadomo, jak się ćwiczy od rana, zazwyczaj jest troszeczkę więcej siły niż po południem, ale wszystko zależy, jak masz czas, kiedy masz ochotę, przystępujesz do wyzwania. I została ci pełna minuta do końca. Trzymaj. Napij się. Mocno, jeszcze troszkę. 2:20 dzisiaj przed nami. Jeszcze troszkę. Dawaj, 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 nie zwalnij. Aha, trzymaj cały czas. Nierówna miecika. Nie zjeżdżaj biodrami do dołu. Staraj się utrzymać pozycję w miarę wyprostowaną. Napiętą. Super. Jeszcze troszkę. Wyzwanie, czy mi się uda osiągnąć swój cel, czyli zrobić te 10 z treningu do świąt i progresować za każdym razem. O, zobaczymy, wcale nie jest łatwo. 20 sekund do końca. Ale próbuj, nie poddaj się. Dawaj, dawaj. Ole brzuch czuję, słuchajcie. 10 sekund. Jeszcze troszeczkę. I ostatnie 5. Jest, moi drodzy, 2:20 zrobione. Trzeci poziom, 2:20, zrobione, wykonane zadanie, jak u Was. Dajcie znać w komentarzach, jak się czujecie, na jakim jesteście poziomie, no i czy Wam się podoba. Tata, trzymajcie się zdrowo i kolorowo. Cześć!